29 grudnia, środa, z Ewangelii Świętego Łukasza. Wyczekiwał pociechy Izraela. Symeon wyczekiwał pociechy Izraela. Oczekiwał Chrystusa, to miała być pociecha Izraela, ale także pociecha jego serca, radość jego serca. Moi drodzy, my wszyscy, którzy czegoś oczekujemy, czegoś pragniemy i wiemy, że to będzie nasze, że to przyjdzie do nas, że to zdobędziemy, że będzie naszą własnością, gdzieś w nas tworzy wielką radość w sercu. My nie możemy się doczekać. My czynimy wszystko, aby to posiąść, aby to mieć, aby to zdobyć. I tak oczekiwał starzec Symeon. On wyczekiwał cały czas tej pociechy. Kiedy wziął Jezusa w swoje dłonie w świątyni, powiedział: teraz, o władco, pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Tym wyczekiwaniem Symeona było spotkanie z Chrystusem i tym wyczekiwaniem było też pewnie w jakiś sposób zakończenie jego życia, bo on wiedział, że to życie tu na ziemi się nie kończy, że czeka go druga część tego życia, wieczność, szczęście, radość życia z Bogiem. Moi kochani, my w życiu też wyczekujemy na coś i warto dzisiaj właśnie zadać sobie to pytanie, na co ja wyczekuję, co jest pragnieniem mojego serca, co ja bym chciał otrzymać, dostać. Czy rzeczywiście ten czas też Adwentu, który był, czas świąt, był wyczekiwaniem na Chrystusa? Czy rzeczywiście, tak jak starzec Symeon, tego Chrystusa zobaczyłem, dotknąłem? Czy ten Chrystus rzeczywiście przyszedł do mojego serca w ten dzień Bożego Narodzenia? Czy On w moim sercu zamieszkał? Warto zadać sobie to pytanie. Święta już minęły, trwa oktawa Bożego Narodzenia. Wszystko w życiu nam się powoli toczy, ale no właśnie, czy ja w te dni ostatnie, czy miałem tę możliwość spotkania Jezusa? Czy doświadczyłem Jego narodzenia? Tu nie chodzi o odpowiedź. Tak, byłem w kościele, śpiewałem kolędy. Nie. Tylko teraz, po tych świętach, twoja relacja z bliskimi, z rodziną, z najbliższymi. Czy widzisz, że tam jest Bóg, że tam jest w tych relacjach Jezus? Że te relacje są inne, są pełne miłości, pełne wiary, pełne zaufania, pełne godności. Wyczekujmy na coś, co jest wartościowe. Wyczekujmy cały czas na coś, co ma nam dać wielką radość. Naszym wyczekiwaniem teraz tu na ziemi jest wyczekiwanie zbawienia, świętości. Starajmy się właśnie z takim pragnieniem radości na tą świętość, na to zbawienie wyczekiwać. Jeśli już dzisiaj mamy w Chrystusa w swoim sercu, jeśli rzeczywiście dzisiaj tym Chrystusem żyjemy, no to jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy na dobrej drodze, tylko musimy się go mocno trzymać. Moi kochani, na ten dzisiejszy dzień z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Dobrego dnia.